Brava. Infatti, quello che deve fare è la stessa parte di un'altra. Przypomnę, za skrócony rozbieg 10,9 punktu jest doliczane zawodnikom, którzy teraz pojawiają się na rozbiegu. A biorąc pod uwagę, że wieje pod narty, no to jest to okoliczność korzystna dla zawodników. No tyle tylko, że trzeba jeszcze dolecieć odpowiednio daleko. Łukasz Chlawa w tym sezonie niestety rzadko pokazuje dobre skoki. Nie inaczej jest tym razem. Wiemy, że skrócony rozbieg, ale 117,5 metra przy drobnym wietrze pod narty. To nie da w tym momencie Chlawie awansu. Będzie pewnie sklasyfikowany w czołowej dziesiątce na miejscu szóstym. Wyprzedza zatem Bartłomieja Kuska.